Cześć, z tej strony Michał Iwanicki, zapraszam Was do kolejnego odcinka Drogi Środka. Tym razem będziemy mówić o pierwszej wizycie w gabinecie tradycyjnej medycyny chińskiej. No więc zacznijmy od początku. Jak wygląda taka pierwsza wizyta w gabinecie medycyny chińskiej? Otóż wygląda bardzo różnie. Wszystko jest uzależnione od terapeuty, jego doświadczeń, ukończonych szkół, a także skąd pochodzi. Inaczej będzie wyglądała wizyta w gabinecie medycyny chińskiej prowadzona przez Chińczyka, inaczej u Koreańczyka, inaczej u Japończyka. Inaczej będzie u osoby, która ukończyła kursy z pięciu elementów, ze stems and branches, z akupunktury klasycznej, czy z akupunktury koreańskiej lub japońskiej. Natomiast pewnym elementem wspólnym jest wywiad. Nie zdziwcie się, że wywiad w medycynie chińskiej potrafi być bardzo obszerny i mimo tego, że przychodzicie na przykład z bólem pleców, terapeuta medycyny chińskiej będzie się pytał na przykład takie szczegóły jak wasze wypróżnianie, jak wygląda stolec, czy jeżeli jesteście kobietą, czy macie problemy jakieś z miesiączkowaniem, czy występuje jakiś ból, czy występują wzdęcia brzucha, czy macie zaburzenia snu i tak dalej. To wszystko w medycynie chińskiej jest bardzo istotne do tego, żeby dać odpowiednią diagnozę. Natomiast ten wywiad, szczególnie u osób, które już praktykują długo, potrafi się też różnić. Dlatego, że pewnym elementem, który jest niezmienny, jeżeli chodzi o wszystkie te praktyki, o których mówiłem, jest badanie pulsu. Czyli tak naprawdę jest to pierwsza informacja, którą lekarz czy terapeuta medycyny chińskiej dostaje od pacjenta. Przykłada trzy palce do tętnicy promieniowej na jednej, na drugiej ręce i szczytuje informację na temat tego, jak ten puls wygląda, czy on jest pełny, czy wrażenie jest takie, że on jest cienki. Patrzy się na daną pozycję na pulsie, w co teraz akurat w szczegóły nie będę wchodził i daje mu tę informację, który narząd, który meridian nie pracuje tak, jak powinien i na podstawie tego później układa całą recepturę akupunkturową. Więc często to wygląda w taki sposób, że podczas wywiadu jedynie dostaje informacje na temat tego, co u pacjenta się dzieje, z czym on przychodzi. Następnie jest badanie pulsu i na podstawie tego badania pulsu zadaje pytania pacjentowi odnośnie tego, jakie mogą być u niego dysfunkcje. Tak? Czyli na przykład puls mi wskazuje na to, że może w dysfunkcji jest wątroba, więc wtedy będę zadał pytania odnośnie tego, czy osoba ma jakieś problemy ze stresem, czy na przykład występują wzdęcia brzucha, będę się pytał o stan paznokci, będę się pytał, czy w ostatnich czasach się wzrok pogorszył, czy włosy wypadają i tak dalej, i tak dalej. Następnym elementem po wywiadzie jest właśnie badanie pulsu. Badanie pulsu potrafi być różne w różnych praktykach. W medycynie tak zwanej tybetańskiej, która też jest na przykład praktykowana w Mongolii, ustawienie palców potrafi być trochę inne. Te palce na tętnicy promieniowej są ustawione szerzej. W medycynie chińskiej, tradycyjnej medycynie chińskiej, te palce są ustawione na tętnicy promieniowej blisko siebie. Wnioski z tego badania pulsu różnią się też między praktykami, różnią się między szkołami, ale to już są zbyt duże szczegóły. Często praktycy medycyny chińskiej, choć nie zawsze, badają również język. W kanonie tradycyjnej medycyny chińskiej jest to pewna podstawa w momencie, kiedy badamy pacjenta. Natomiast niektórzy terapeuci podchodzą do tego z pewnym dystansem i tego języka już nie oglądają. Jeżeli jednak oglądają, wtedy prosi się pacjenta, żeby taki język wystawił. Tutaj jest dosyć istotne, żeby wcześniej pacjenta poinformować o tym, żeby specjalnie tego języka nie szczotkował, żeby nie spożywał też produktów, które mogą dodatkowo jakoś ten język zabarwić, jak różnego rodzaju owoce, typu jeżyny na przykład, czy jagody, które ten kolor na tym języku będzie taki granatowawy. Ważne jest, żeby też osoba poinformowała, jeżeli na przykład bierze antybiotyki, bo też wtedy ten obraz języka będzie zupełnie inny. Z języka możemy wyczytać bardzo wiele rzeczy. Od prostych, takich jak refluks, po tym, jak widzimy, jak język jest obłożony na przykład białym osadem i śliną, jak i ogólny, możemy z niego wyczytać ogólne informacje na temat tego, co się u pacjenta dzieje, na podstawie tego, czy on jest blady,
czy on jest opuchnięty, czy on jest mały, czy on jest duży. Daje nam to kolejne ważne informacje na temat chorób, które się u pacjenta toczą, lub mniej poważnych zaburzeń. Zazwyczaj wizyta wygląda w taki sposób, że na początku się prowadzi wywiad, później się bada puls, do pulsu się dodaje pytania i żeby potwierdzić badanie pulsu, często terapeuta jeszcze prosi o wystawienie języka, to mu daje konkretne informacje. Ja jestem fizjoterapeutą, więc ja tego języka jakoś dużo nie badam, dlatego że dla mnie dużo istotniejsze jest puls i wywiad. Język jest tylko pewnym potwierdzeniem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wielu nauczycieli wspomina o tym, że na języku pojawiają się zmiany w momencie, kiedy już sytuacja jest bardziej przewlekła. Mnie często interesuje to, z czym pacjent przychodzi w tym momencie. Odzwierciedleniem tego jest to, co się dzieje na pulsie, to, co pacjent wspomina w wywiadzie, więc często te informacje już mi starczą, ja już język sobie jestem w stanie tak naprawdę wyobrazić. Tak jak mówiłem, te praktyki są bardzo różne. Różni są nauczyciele, różne są szkoły, w których dany terapeuta był. Więc czasami do tego kanonu diagnostyki dochodzą jeszcze inne elementy. Na przykład w akupunkturze według Stemsy Branches dla terapeuty będzie bardzo ważne, kiedy dana osoba się urodziła. Także na taką wizytę możemy wtedy przygotować dokładną datę urodzin, a nawet godzinę, w której się urodziła. Dlatego, że dla takiego terapeuty to będzie numer jeden. Na podstawie tego wyznacza całą strategię, jeżeli chodzi o akupunkturę, kim ta osoba jest i jak ją dalej prowadzić. Dla innego terapeuty, na przykład terapeuty akupunktury japońskiej albo pewnego odłamu akupunktury klasycznej, istotne będzie z kolei to, czy co czuje pod palcami, ale nie tylko na pulsie, ale również tego pacjenta dotyka. To jest taka ciekawostka, ale w medycynie chińskiej ze względu na pewne zawiłości kulturowe, mianowicie to, że był duży wstyd, jeżeli chodzi o pokazywanie ciała, to palpacja w pewnym momencie, paręset lat temu, została ograniczona tylko do palpacji tętnicy promieniowej. Natomiast na przykład w medycynie japońskiej, która około 500 lat odłączyła się od medycyny chińskiej, w dalszym ciągu kultywuje się badanie całego ciała. Czyli dotyka się różne struktury na ciele, żeby sprawdzić, co nie działa prawidłowo i na podstawie tego dotyku też stawia się jakąś hipotezę na temat tego, co się dzieje u pacjenta. Także w niektórych praktykach może być też dotykanie różnych miejsc na ciele. Oprócz tego, i to jest jedna z moich ulubionych dziedzin, co też będziecie widzieć na niektórych z moich filmów, jest diagnostyka z twarzy. Nie wszyscy terapeuci ją stosują, natomiast jest bardzo obszerna. Na twarzy można zobaczyć wiele chorób. Malują się one na twarzy za pomocą. Możemy je zobaczyć jako obrzęki, możemy je zobaczyć jako różnego rodzaju wypryski lub zmieniające się kolory. Natomiast nie to jest najistotniejsze. Diagnostyka z twarzy jest fantastycznym narzędziem, dlatego że jesteśmy w stanie dzięki niej odczytać potencjał danej osoby. Jesteśmy w stanie odczytać, jakie miała doświadczenia w przeszłości, kim jest teraz i na podstawie tego, kim będzie. Jesteśmy w stanie odczytać, jakie są jej silne i słabe strony. Więc pod tym kątem ustalić później całą strategię leczenia. Jeżeli chodzi o czas wizyty, to jest on bardzo zróżnicowany. Niektórzy terapeuci przyjmują bardzo krótko, prowadzą krótki wywiad, badają puls, następnie przechodzą do szybkiego nakucia. Inni terapeuci, u innych terapeutów potrafi wizyta trwać około pół godziny, a na przykład w Anglii w szkole pięciu elementów taka wizyta trwa godzinę i więcej. Zróżnicowanie tych wizyt jest związane z różnymi szkołami, z różnym podejściem. W Anglii na przykład wizyta trwa dużo dłużej, dlatego że tam jest bardzo istotny kontakt z pacjentem. Najpierw się z nim siada, rozmawia, pije herbatkę, pije kawkę, i dopiero w momencie, jak ten pacjent się wyluzuje, tak naprawdę się robi cały zabieg akupunkturowy. Można powiedzieć, że to jest takie spa akupunkturowe. Na przykład w Chinach wygląda to zupełnie inaczej. Potrafi być tak, że pacjent przychodzi, mówi tylko, gdzie go boli, są nakuwane pewne punkty,
Ba, nawet w gabinecie potrafi być oddzielonych między sobą parę leżanek, gdzie ci pacjenci leżą. Jest włączony budzik, który dzwoni w pewnym momencie, sygnalizując, że pacjent już skończył wizytę i podchodzi lekarz, wyjmuje igły i wychodzi z gabinetu. Takim standardem, według którego się określa czas wizyty, jest to, czy się dany punkt wzmacnia, czy redukuje. W momencie, kiedy się na podstawie badania przede wszystkim pulsu ustala punkt akupunktury, który się wzmacnia, wtedy te punkty nakuwa się przez krótki czas. To potrafi być kilka sekund. Tych punktów też potrafi być mało. Takich terapeutów na przykład w Polsce jest dosyć mało, którzy mają aż tak szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o akupunkturę. Natomiast oni wtedy wybierają sobie małą ilość punktów i nakuwają je tylko przez parę sekund, więc taka wizyta tak naprawdę z wywiadem, rozebraniem się, ubraniem się potrafi trwać jakieś 15 minut. W większości praktyk trwa około pół godziny, cała wizyta, natomiast pacjent leży z igłami około 21 minut. Chińczycy bardzo lubią numerologię, bardzo lubią cyfrę 7, która też jest znana na zachodzie jako ta cyfra szczęśliwa i wszelkie jej mnożniki, więc tutaj 21 to jest 7 razy 3, uznali, że jest to taki czas, który jest potrzebny do tego, żeby igły w odpowiedni sposób zadziałały. Nie będę wchodził teraz w specyfikacje, bo to by było zbyt obszerne. Kolejnym elementem są igły akupunkturowe. Otóż te igły potrafią się bardzo różnić w zależności od praktyki. W większości w Polsce, ale również na Zachodzie, używa się igły akupunkturowe jednorazowe. Są to igły, które mają średnicę 0,3 mm. Natomiast praktyki jeszcze sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, szczególnie praktyki lekarskie, używały na przykład igieł wielorazowego użytku. Wtedy pacjent potrafił przychodzić, dostawał igły podczas pierwszej wizyty. Były to igły wysokiej jakości. Były one zanurzone w jakimś płynie do dezynfekcji i on z tymi igłami stawiał się na każdą wizytę, to były jego igły. Problemem z taką praktyką było to, że te igły się tępiły, w związku z czym każdy zabieg tak naprawdę był coraz bardziej bolesny, a często takich zabiegów trzeba było robić całą serię. Ja sam używam igieł, które mają 0,22 mm, dzięki temu ten zabieg jest prawie bezbolesny. W niektórych stylach akupunktury, takich jak akupunktura japońska, używa się nawet igieł 0,16 mm. To są igły, które są praktycznie cienkie jak włosy, więc one są prawie w ogóle niewyczuwalne. Podczas nakucia punktu akupunkturowego dzieją się dwie rzeczy, ale też nie we wszystkich praktykach, to też jest istotne. W tradycyjnej medycynie chińskiej powinno być odczucie rozpierania, czyli pacjent podczas bicia igły, po wbiciu igły, podczas bicia igły może czuć lekki ból, który jest związany z przebiciem skóry, ale tego nie musi być i to zależy też od osoby, która prowadzi terapię, żeby tego bólu było jak najmniej. Następnie jest charakterystyczne uczucie rozpierania, które jest skojarzone najczęściej pacjentom z zastrzykiem. Jest to takie uczucie puchnięcia, czasami promieniowania w jakiś rejon. To uczucie rozpierania nie jest w każdej praktyce. Na przykład w medycynie japońskiej bardzo często tego rozpierania nie ma. Bardzo często igły, których się tam używa, są cienkie, a nakuwa się punkty bardzo powierzchownie i bardziej się patrzy na to, co terapeuta czuje podczas nakucia tej igły, że czuje, że na przykład igła staje dęba, że czuje, że przechodzi jakiś prądzik, niż to, co czuje pacjent. Także to rozpieranie to nie jest najważniejsza rzecz, natomiast jeżeli mówimy o kanonie tradycyjnej medycyny chińskiej, to tak, zawsze to rozpieranie towarzyszy. Oprócz stymulacji igłą, między praktykami też potrafi się mocno różnić lokalizacja punktów akupunkturowych, a raczej też ilość nakuwanych tych punktów i obszary, na których są nakuwane. W tradycyjnej medycynie chińskiej korzysta się prawie ze wszystkich punktów akupunkturowych, tych podstawowych, czyli ich jest ponad 360. Takie punkty są często nakuwane symetrycznie i tych
Igieł jest używany dosyć dużo, to tak mniej więcej około 10 igieł podczas zabiegu. Jest kilka igieł nakuwanych w kończyny, górne, dolne, głowę, plus tułów, bardzo często plecy, tak zwane punkty szu są wtedy nakuwane. W akupunkturze tak zwanej klasycznej korzysta się z podobnych punktów akupunkturowych, ale często tych igieł się używa dużo mniej. Terapeuci, lekarze medycyny chińskiej, którzy się zajmują właśnie tą medycyną chińską klasyczną, czyli tą opartą przede wszystkim na tych klasycznych dziełach chińskich, używają tych igieł bardzo, bardzo mało. Bardzo często te nakucia też są niesymetryczne. Czyli wtedy jest nakuwany jeden punkt na przykład na jednej nodze, lekko stymulowany, później drugi punkt na drugiej ręce, ewentualnie jeszcze jeden punkt na głowie. Czasami tu potrafią być 3-4 nakucia w ciągu jednej sesji wykonane bardzo krótko. Jak wspominałem wcześniej, potrafi być też tak, i to szczególnie jeżeli chodzi o gabinety na przykład Chińczyków, że tych osób w gabinecie jest więcej niż jedna. No tak, żebyście się nie zdziwili. Zachód poszedł w taką stronę, taką bardzo holistyczną, opieki nad pacjentem. Dla nas jest istotna dana osoba, więc często te gabinety są ładnie urządzone, jest taka domowa atmosfera w gabinecie. Natomiast Chińczycy patrzą się na to trochę inaczej, patrzą się bardziej tak, w taki sposób praktyczny. Więc jak byłem na przykład na praktykach, to wyglądało to w taki sposób, że w gabinecie, który miał powierzchnię około 30 metrów, potrafiło być 4 czy więcej łóżek odgraniczonych od siebie tylko parawanikami. Był jeden lekarz, który podchodził, nakuwał kilka punktów, te osoby tam chwilę leżały, po czym się zmieniały z kolejną turą. Także na to też musi być przygotowani. Szczególnie właśnie tyczy się to praktyk prowadzonych przez może nie tylko Chińczyków, ale generalnie Azjatów. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was ciekawe. Przede wszystkim przyszło mi do głowy, żeby nagrać taki filmik, dlatego że właśnie pojawiało się u mnie dużo pacjentów, którzy się pytali o to, czemu są takie różnice między tymi różnymi praktykami, bo już wcześniej byli u innych terapeutów. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jak zawsze. Kanał się nazywa Droga Środka, do komentowania, do lajkowania, do udostępniania. Pozdrawiam Was serdecznie.